sobie zautomatyzować to, co dla znacznej części z nas jest jednak jakimś wyzwaniem, a czasami nawet problemem. A z nami są Julia Izmałkowa, psycholog, założycielka Izmałkowa Agencja Badawcza, osoba, która od dawna bada to, co dzieje się w ludzkich głowach, także w aspekcie finansowym, założycielka pierwszej i jedynej w Europie agencji, która specjalizuje się w wykorzystywaniu psychologii kłamstwa do marketingu. Dlatego właśnie wspomniałem o tym kłamstwie. Będzie pewnie o tym, jak my siebie okłamujemy. Monika Szlosek, Tribe Leader of Savings and Investments Santander Bank Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam serdecznie. I Maciej Samcik, bloger, influencer, publicysta, ekonomista. Jak sam o sobie pisze, analityk zjawisk finansowych, właściciel serwisu Subiektywnie o Finansach. Sam chyba tak o sobie napisałeś, tak. Dzień dobry. Dobrze, i drogie panie, ja zrobię inaczej. Zresztą pani Julia też między innymi walczy o prawa mężczyzn też w jakimś obszarze swojej działalności, tak. Ja zacznę w takim razie od Maćka Samcika, dlatego że zasygnalizowałem mu dzisiaj, słuchaj, może byśmy jednak zaczęli od tego, że jest ta pandemia i to też wpływa na oszczędzanie. No i skomentował, ja nie powiem jak to skomentował, nie zacytuję, cytowania, ale poczułem się taki malutki, tak, że mi też, tak, mnie też, no właśnie. No ale słuchajcie, jest tak, ja sobie sam to już uświadomiłem właściwie w ostatnich godzinach, że jest tak, że dla znacznej części osób to jest jakaś istotna zmiana także w tym aspekcie, bo nagle ktoś się obudził, bo nie ma tych oszczędności, tak? A sytuacja jest taka, że z pracą gorzej, z dochodami gorzej. Albo ktoś inny miał, ale musiał je na przykład wyeksploatować, albo musiał zakończyć swoje cele. Nie patrz tak na mnie, to nie ja, nie ja, nie ja. Ja pomogę, jakbyś potrzebował. Super, ale to po konferencji, po forum pogadamy. Albo musiał zamknąć swoje cele w banku, te automatyczne cele, na które pieniądze wpływały, prawda? No i potem będzie musiał wrócić. A więc Maciek, jak twoim zdaniem to wpłynie na nasze oszczędzanie? Czyli ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia? No przede wszystkim ona sprawi, że będziemy po raz kolejny się przekonamy o tym, że cash is king, że płynność jest ważna, bo w tych ostatnich latach to był taki wyścig, kto więcej zarobi. Nawet już nie mówiliśmy o tym, jakie jest przy tym ryzyko, tak? Tylko sobie porównywaliśmy, że tutaj ja zarobiłem 6%, a ty zarobiłeś 8%, a ktoś tam zarobił 20%. Na inwestycjach, tak? Tak, na inwestycjach, no i to w bankach też, powiedzmy sobie szczerze, tak? No bo też jeden bank płacił 2%, drugi płacił 3%, tak? No teraz generalnie jest sytuacja taka, że nikt nic nie płaci. W takim sensie no bez ryzyka się nie zarabia pieniędzy, bez podjęcia ryzyka. Z drugiej strony sytuacja kryzysowa to jest zawsze ten moment, w którym gotówka rządzi. To znaczy wygrywa ten, kto ma większą płynność. Bo z jednej strony on nie potrzebuje kredytu, bo kredyt jest niedostępny albo bardzo trudno dostępny w takiej sytuacji, a z drugiej strony jest w stanie wykorzystać ewentualne okazje do ulokowania oszczędności wtedy, kiedy nikt nie ma pieniędzy, żeby to zrobić. W związku z tym okazje czynią się same, tak? Na przykład na rynku nieruchomości. Ja wszystkie inwestycje swoje nieruchomościowe, które robiłem, to robiłem w ciężkim kryzysie, kiedy po drugiej stronie był człowiek, który po prostu musiał sprzedać, a ja nic nie musiałem, bo ja miałem gotówkę w ręku. I myślę, że to jest taka największa taka nauka, którą wyniesiemy z tej sytuacji. No, po raz kolejny, bo to już nie jest pierwszy kryzys, tak? Jaki przeżywamy. Czyli raczej wzrost skłonności do oszczędzania. Raczej wzrost skłonności do oszczędzania i może spadek takiej skłonności do tego, żeby lokować pieniądze w rzeczy, które nie mają płynności. To znaczy jednak przede wszystkim muszę mieć gotówkę, niezależnie od tego, czy ona zarabia, czy nie zarabia. Mhm. I pewną część oczywiście inwestuję, ale nie tak, tak żeby mógł wyjąć w każdej chwili. Nie wszystko w beton, tak? Nie wszystko w beton i tak dalej. No ciekawe, to zobaczymy. Bo to jest rzeczywiście ciekawe, czy tak się zmieni. Pani Moniko, skłonność do oszczędzania. Czy pani spodziewa się, że teraz ta skłonność wzrośnie? Jak to jest tą skłonnością, bo narzekamy w Polsce od dawna? Co się zmienia, co widać w waszych danych? Nasze dane finansowe DNA Polek i Polaków pokazuje, że przez ostatnie 20 lat podwoiliśmy poziom oszczędności, nawet do poziomu 1,7 biliona złotych. Ale większość, tak jak panowie już powiedzieliście, blisko bilion złotych to są lokaty, czyli depozyty, które dzisiaj są oprocentowane na zero, mhm, na bliskim zero. I to, co pokazuje raport, Polacy oszczędzają,
regularnie oszczędzają i teraz ta siła oszczędzania jeszcze jest większa ze względu na pandemię. Czyli raport, o którym wiem, że się pojawi niedługo, tak? Raport za chwilę się pojawi. Ja dzisiaj Państwu zdradzam pewne wnioski z tego raportu. Raport na dniach zobaczycie Państwo sami, pojawi się w 4 częściach. Raport, który przygotowaliśmy we współpracy z analizami online, więc tutaj ogromne podziękowania. Naprawdę? Ogromna przyjemność. I teraz, co pokazuje nam raport? Raport pokazuje, że oszczędności dzisiaj, w tych czasach trudnych, stały się pewną taką osią bezpieczeństwa i naszego spokoju. I nawet jeżeli one są oprocentowane na zero, to Polacy mówią o odkładaniu środków, o pewnej poduszce bezpieczeństwa, którą mają. 25% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie ze swoją poduszką finansową. Tą poduszkę definiują jako 6-krotność pensji, wynagrodzeń, które udało im się odłożyć. Kolejne 1/4 Polaków mówi, że ma 2 do 3 pensji odłożonych i tutaj to bezpieczeństwo finansowe i ta poduszka finansowa już nie jest taka wystarczająca. Niemniej jednak to, co dzisiaj Polacy pokazują, oszczędzają przede wszystkim bez celu. Znaczy bez celu oszczędzają na czarną godzinę. Bez celu, bo... Bezcelowe oszczędzanie. Bezcelowe oszczędzanie. No pandemia z powodu... Robercie... To mi daje jakąś... Bez celu to bez sensu. Bez celu to bez sensu, tak? Wbrew pozorom właśnie nie, Robercie. Tym celem to jest jakaś czarna godzina pewnie. Czarna godzina i przyszłość. Wcześniejsze badania pokazywały, że Polacy oszczędzali na remont mieszkania, domu, wakacje i tak dalej. Tutaj ta hierarchia celów, jeżeli chodzi o... oszczędzanie. Może lepiej, że bez celu. Tak? No, jakie możemy mieć cele, jak nie wiemy, czy nas w poniedziałek na przykład nie zamkną na lockdownie jakimś. No. Oj, tak. Na pół roku. Słuchaj, w sumie to na przykład jak się odżywiamy, jak konsumujemy dobrobyt, to też robimy to bez celu. Nie mamy w tym jakiegoś celu. Musimy to zrobić. Więc jeżeli oszczędzanie miało być takim odruchem bezwarunkowym, to może nawet lepiej, żeby tego celu nie było. Julia Izmałkowa. Pani Julio, jak pani ocenia ewentualny wpływ pandemii na to, co się dzieje z oszczędzaniem? Bo z jednej strony pewnie taki czynnik, który wielu osobom pokaże, słuchaj, trzeba. A z drugiej strony ci, którzy sobie wyłączą te automatyczne mechanizmy, będą musieli tego wracać. Taki powrót zwykle jednak wymaga siły. No, trzeba zauważyć, że to wszystko, o czym przed chwileczką zostało powiedziane, to jest wynik lęku. Oszczędzamy z powodu lęku. Czyli nie oszczędzamy dlatego, że mamy wiedzę, nie oszczędzamy dlatego, że mamy plan, nie oszczędzamy dlatego, że mamy strategię. Jest to oszczędzanie lękowe. I wydaje się, że pandemia jeszcze bardziej oczywiście to wzmocni, ponieważ jesteśmy teraz w sytuacji jeszcze większego lęku. Widzimy, ale to zawsze chyba, to nie jest tak, że to zawsze właściwie. No, młodzi ludzie zaczęli słyszeć od jakiegoś czasu, że z tymi emeryturami w przyszłości to tak właściwie to liche one będą, tak? Tak dużo się mówiło i źle o systemie emerytalnym w Polsce, że to dotarło do tych młodszych ludzi i tak. Oni też tam już zaczęli oszczędzać. Też ze strachu, no więc może nie ma w tym nic złego, nie, że ze strachu. Nie, niekoniecznie to musi być ze strachu. To są pewne fakty na temat naszego kraju, że nie ma co liczyć na emeryturę. Więc nie musi to być lękowe, może to być decyzja, dlatego że wiem, że to jest zdroworozsądkowe, więc mam pewien plan i tak chcę to robić. Na przykład w Warszawie jest zdecydowanie problem, żeby zatrudnić kogoś na umowę o pracę, bo ludzie nie chcą tego, nie wierzą teraz już w to. Na umowę o pracę nie można zatrudnić? Tak. Część osób, znaczy z tych osób, które są na wysokich stanowiskach lub które są powyżej stanowisków juniorskich, często nie chcą wcale umowy o pracę, bo woleliby inną formę, która dla nich jest bardziej korzystna. I to nie wynika z lęku, to wynika z decyzji, z myślenia, z kalkulacji. Natomiast to, co się stało teraz w pandemii, po pierwsze część osób, które siedzi w domu, zauważyła, że dzięki temu bardzo dużo oszczędza. Bo nie chodzimy do restauracji tyle, bo nie chodzimy do kina, bo nie wydajemy, nie wiem, na kanapki gdzieś tam w coffee shopie i tak dalej. I też dzięki temu zauważyło, że to ma pewną wartość. Więc z jednej strony mamy bardzo korzystny wpływ pandemii, że widzą, że kilka tysięcy czasami dla tych osób, które bardziej zarabiają, zostają w kieszeni dzięki temu, że nie wydają tak sobie byle jak na co dzień. Ale z drugiej strony obserwujemy też drugie zjawisko. Ponieważ pandemia jest ciężko, nie chodzimy na spotkania z innymi, mamy dzieci na głowie, mamy szefów na głowie, mamy cały czas, jesteśmy online, to czujemy się trochę nieszczęśliwi.
Więc wtedy zaczynamy znowu wydawać. Musimy czymś zapchać nasze takie złamane serce, że jest nam smutno, przykro. Kiedyś to były po prostu lody, a teraz nadal mamy zakupy, więc to nie jest tak, że zakupy się zmniejszyły. Jest bardzo wiele kategorii, gdzie to wszystko rośnie. Ale myśli Pani tak generalnie, że pandemia będzie impulsem do oszczędzania, czy raczej może wybić z rytmu tych, którzy już oszczędzają? Jak Pani to ocenia? To zależy od tego, jaka jest sytuacja z pracą. Nie obserwujemy teraz, szczerze mówiąc, tego, żeby ludzie się rzucili specjalnie na oszczędzanie. Mhm. Maciek, do Ciebie wracam na chwilę, bo tutaj był taki dylemat, tak, że więcej oszczędzamy, bo siedzimy w domu, tak? Zostają nam pieniądze. Ale halo, robimy sobie krzywdę wspólnie, bo nasze wspólne dobro to gospodarka. Jak Ty to widzisz? To jest zawsze dylemat. Jesteśmy w takich czasach, że konsumpcja jednak jest ważna, tak? Mamy świadomość, tak, ale to trzeba konsumować, żeby gospodarka nam się kręciła. Państwo daje pieniądze, my konsumujcie, bo gospodarka ma się kręcić. A z drugiej strony, jak to pogodzić? Tu otwierasz bardzo dużą dyskusję, a pewnie myślę, że ona jest trochę obok tego naszego tematu, ale mnie się wydaje, że my po prostu musimy zmienić sposób myślenia i przestać wzrost PKB czytać jako coś, co jest naszym wyznacznikiem. Znaczy, że będzie dobrze, jak będzie rosło, a będzie źle, jak będzie spadało. To jest ważne, co kupujemy. Bo jeśli PKB będzie rosło tylko dlatego, że będziemy kupować amerykańskie smartfony, to powiedzmy, albo w ogóle smartfony, tak? Czyli coś, co traci wartość w momencie, jak to kupię za pół roku, jest warto 25% mniej, no to nie wiem, czy to jest taki dobry wzrost. Ale gdybyśmy na przykład inwestowali w nie, lepszą opiekę dla starszego pokolenia, czyli w silver economy, tak? No to byłby to zdrowszy wzrost, tak? No i być może on by był mniejszy, tak? Bo na tych smartfonach to PKB szybciej rośnie. No to jest... który w ogóle nie lubi zakupów, nie lubi kupować. W naszym filmiku... To jestem z Poznania, tak? W naszym filmiku zapowiedziowym na Facebooku Maciek do mnie mówił coś takiego, ty mnie w ogóle nie znasz, ja jestem z Poznania, więc ja się dopiero musiałem nauczyć w Warszawie tego wydawania, bo chciałem go spytać, jak to było u niego z oszczędzaniem. Czy on miał jakieś patenty, wymyślał sobie coś? Nie, on się taki urodził po prostu i już, tak? Tak, mam odwrotnie niż wszyscy. Mnie trzeba było nauczyć wydawać pieniądze. No właśnie, to co ty robisz z tym panem? Zastanawiam się teraz. Tak? Pani Julia... To może ja już pójdę. Nie, poczekaj, bo jeszcze mam do ciebie parę pytań. Pani Julio, lifehacki na oszczędzanie. Przejdźmy do tych narzędzi bardzo konkretnych już teraz. Co się dzieje, jak sobie zrobić coś takiego w głowie, poza tym, że nam zrobi pandemia i przypomni, że trzeba mieć ten zapas, to jak to zorganizować, jak siebie przekonać, a może jak siebie okłamać, żeby rzeczywiście włączyć takie mechanizmy? Ja bym była za tym, żeby siebie nie okłamywać, a jednak wytworzyć nawyk, bo kiedy wytwarzamy nawyk, to jest nam idzie to dużo lepiej. I oszczędzanie zdecydowanie można porównać do diety. To jest jeden lifehack, musisz wydawać mniej niż zarabiasz. I to jest podstawowy lifehack i musimy o tym pamiętać po prostu. I jedna z rzeczy, które zawsze musimy mieć w głowie, jest to, że nie możemy sobie ufać, jeżeli nie jesteśmy z Poznania i nie mamy w naturalnym w naszym sercu, to, że nie lubimy Kraków wydawać. Tradycyjnie Kraków bym dorzucił do tego, Małopolskę też bym dorzucił oczywiście. No, ale to się nie równa z Poznaniem. Nie możemy sobie ufać, a to oznacza, że zamiast być ambitnym, musimy być solidni, czyli musimy wytworzyć pewien rytuał tego, jak oszczędzamy. Tych rytuałów może być bardzo dużo. Może być takie automatyczne oszczędzanie, czyli umówimy się ze sobą, że zawsze 20% automatycznie odkładamy na oszczędzanie, na jakieś inne konto i choćby nie wiem, co się działo, nie ruszamy z tego konta, ponieważ zawsze mamy jakieś wymówki, zawsze jest coś. Tutaj samochód się zepsuł, tutaj jest nam smutno, tutaj nas chłopak rzucił i tak dalej. Natomiast tutaj traktujemy to konto jako święte i go nie ruszamy. Natomiast część psychologów uważa, że to nie jest dobre do zbudowania nawyku, dlatego że żeby zbudować nawyk, musi mieć powtarzalną czynność jak najczęściej, jak najszybciej, jeżeli chodzi o odległość od tego, kiedy ona została zrobiona. Czyli na przykład część psychologów radzi, żebyśmy oszczędzali codziennie i umówiliśmy się z sobą na jakiś sposób. Czyli na przykład zaokrąglamy wszystko i to coś, co jest zaokrąglone, wrzucamy do jakiejś, nie wiem, skarbonki. No tak, teraz mamy takie usługi automatyczne w bankach, tylko pani mówi o tym, że ważne jest to, żeby to też działo się w nas, bo jak sobie robię, wykorzystuję ten mechanizm, to są fajne mechanizmy rzeczywiście, to one robią to za mnie. Czy to znaczy, że ja nie buduję w sobie tej siły, tylko po prostu zaklikałem, automat jest, działa, super, ale czegoś może zabraknąć potem na jakimś etapie życia?
No właśnie to, żeby nie zabrakło, musimy na przykład bardzo często obserwować, ile zaoszczędziliśmy. Musimy wytworzyć sobie nawyk patrzenia codziennie, ile zaoszczędziliśmy dzięki temu, że nam się zaokrąglało. Ja myślałam, że lepiej zapomnieć, bo tak patrzę. Kurczę, już tego iPhone'a bym miał. No pół, no dorzuci mi tam ktoś z rodziny, co już bym miał tego iPhone'a. No właśnie, no, musimy albo Samsunga, albo cały czas obserwować, co nam rośnie. Jak widzimy, że nam rośnie, to nam się robi dobrze. Mm-hmm. Więc tak naprawdę powinniśmy obserwować, że nam... Nie wiem, czy to jest dobre wyrażenie, rośnie w pieniądze, ale tak, że widzimy, że ta skarbonka powiększa się i w ten sposób robi nam się rzeczywiście milej i mamy, jesteśmy bardziej zmotywowani. Bardzo dobrym lifehackiem jest to, żebyśmy, jeżeli ktoś, kto jest bardziej z Warszawy niż z Poznania, czyli bardzo lubi kupować po to, żeby zapchać swoje też dziury emocjonalne, to wtedy przeliczajmy to na godziny naszej pracy. Mhm. Czyli kiedy chcemy coś kupić, zastanówmy się, czy to jest warte 60 godzin naszej pracy. No tak, to może zaboleć wtedy, tak, rzeczywiście. To może zaboleć. Chyba, że, ale nie. Ja kocham swoją pracę. Pani Julio, ja kocham swoją pracę. No i co? Świetnie. No więc teraz proszę pomyśleć w taki sposób. Czy woli pan, żeby kupić najnowszego, cudownego Samsunga Folda, którego bardzo oczywiście polecam, musi pan wykonać jakiś, pewnie pan dużo zarabia, więc nie wiem, 60 godzin dodatkowej pracy lub 60 godzin spędzić ze swoją rodziną. Co pan woli? No dobrze, tutaj jest rzeczywiście, tak, poddaję się. Taki emocjonalny terroryzm trochę. Słucham? Musimy taki emocjonalny terroryzm to jest trochę. Pani Julio, momencik. Momencik, tak, to teraz do Państwa w studiu pytanie. Pani Moniko, to co Pani sądzi o tym, bo tutaj taki wątek się pojawił, że w bankach są te mechanizmy automatyczne, tak, ale to one, tak, one trochę odpalam i nie robię tej decyzji. Właśnie zaraz już widzę, Maciek chce skomentować. Pani Moniko? Przede wszystkim oszczędzanie, czy w ogóle siła nawyku buduje się u nas w głowie. To w pierwszej kolejności. Tak jak Pani Julia powiedziała, warto zacząć od zaplanowania sobie, co chcemy osiągnąć, jak chcemy osiągnąć. Są różnego rodzaju metody, 50, 30, 20, tak jak Julia wskazała. 20% w pierwszej kolejności trafia na nasze konto, odkładamy, nie widzimy, nie patrzymy, ale to, co jest ważne, warto też, tak jak robimy ze swoim zdrowiem teraz, kondycja finansowa, skanowanie, kondycja zdrowotna, kondycja finansowa jest bardzo dużo. Ale pani by patrzyła codziennie na swój rachunek? Proszę, codziennie pani... nie, ale co jakiś czas regularnie sprawdzamy, jaką mamy siłę, jaką mamy kondycję. To samo dotyczy zdrowia, tak, to samo dotyczy finansów. I wtedy w momencie widzimy ten przyrost, czyli widzimy te środki, które... I rodzi się Maciek, co sądzisz o tym? Tak, automat czy jednak... Ja bym łączył te dwie metody. W pierwszym rzucie jednak dla większości z nas myślę, że lepsze jest takie półświadome lokowanie oszczędności. To znaczy ja bym jednak schował przed sobą kawałek pensji, czyli od razu wypuszczał jakimś przelewem 10%, tak żebym ja tego nie widział, że mam. I do momentu, jak się nie zbierze jakaś sensowna kwota, taka już, nie wiem, 10 tysięcy dla niektórych to będzie 50, że to zadowolenie się pojawia, tak? Bo tutaj rzeczywiście, pani macie rację, że jak się ma oszczędności, to poprawia samopoczucie, ale to musi być kwota zauważalna. Dopóki jej nie ma, to dla większości z nas, jak ktoś nie jest z Poznania albo z Krakowa, to nie ma motywacji. To jest znów. Więc ja na początku ludziom radzę, jak którzy mają problem z tym, żeby tam jakieś pieniądze się gromadzą, a potem jak już się zgromadzi 1000 zł, co sobie i coś kupią w sklepie, to ja im radzę, żeby sobie schowali te pieniądze odkładane na jakimś koncie, którego nie widać na tym pulpicie pierwszym. No bo wtedy po prostu to jest rzeczywiście niewidzialne. A jak jest, jak sobie tam wchodzę i oglądam, to prędzej czy później ruszę te pieniądze. W innym banku, pani Julia się niekoniecznie zgadza, ale... To nie jest dobra sytuacja, dlatego że w ten sposób uczymy, że człowiek jest taki bezwiedny w ogóle w tym. Natomiast on musi się nauczyć tego, że on to chce też robić. Więc nie ma co już później tego Ale on chować. Tego nie chce, on się nie chce uczyć. On musi, ale nie chce. No ale to wtedy on nigdy się nie nauczy oszczędzać. On wtedy to ale tu, pani Julio, ale on niech on zajrze, ale jak będzie miał tam, niech on zajrze, ale on, jak on tam będzie miał, nie wiem, dychę albo 5 dych na tym koncie uzbierane już, to wtedy zajrze, bo wow, warto było. Ale to czy ta motywacja jest wtedy za rzadka? Mhm. Musimy zaglądać wtedy, żeby obserwować sam proces. Mamy tu spór, w doktrynie oszczędnościowej, no ale jest dyskusja. Co jest, a może jeszcze Maciek, w innym banku, do którego na przykład nie mamy, znaczy tak, w tych czasach to ciężko, bo w innym banku chciałem powiedzieć, do którego nie mamy dostępu przez internet na przykład. No nie. Trudno taki bank znaleźć. No, jakiś od
odległy bank spółdzielczy, może gdzieś, gdzie trzeba pojechać daleko, tylko przelew tam wypuszczamy. Właśnie, a może tak, bo dzięki pandemii nie pojedziemy tam. Moim zdaniem w pierwszym etapie ważne jest, żeby jednak to się gromadziło tak, żeby nie bolało, bo oszczędzanie boli, powiedzmy sobie szczerze, tak? Zwłaszcza dla kogoś, kto tego nawyku nie ma, no to zanim on go będzie miał, to go będzie bolało. I oczywiście są ludzie, którzy na ten ból się świadomie zgodzą i wtedy, wtedy to patrzenie codziennie, że już mam 38 zł, a jutro będę miał 45, to może im pomagać. Natomiast jeśli kogoś to bardzo boli, no to myślę, że on prędzej czy później te pieniądze ruszy. Słuchajcie, zapowiadałem, że są pytania i tak się z wami świetnie rozmawia, że o mały włos byłbym zapomniał, że przecież mówiłem o tym, zachęcałem uczestników, żeby zadawali pytania. Popieram panią Julię, tylko pamiętajcie państwo, że te pytania też jesteśmy w stanie zareagować z pewnym opóźnieniem. Popieram panią Julię, czyli świadomość, jak rozumiem, było. Dalej. Pani Moniko, jakie inne formy oszczędności oprócz lokat mają banki dla swoich klientów? Takie pytanie jest. No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo oszczędzanie to nie tylko odkładanie środków na kontach, na lokacie, które, tak jak powiedzieliśmy, przy niskich stopach procentowych są naprawdę na bardzo niskim oprocentowaniu. To też inwestowanie w fundusze inwestycyjne, to również budowanie strategii inwestycyjnych, jeżeli będziemy dzisiaj bardzo dużo mówili, widziałam po agendzie, panie redaktorze, że będziemy mówili, jak budować portfel inwestycyjny. Tak, tak. I to, co też jeszcze chciałabym nawiązać na chwilę do raportu, który zrobiliśmy razem wspólnie. Bardzo niewielki procent Polaków deklaruje, że inwestuje w fundusze inwestycyjne. Większość słyszała o funduszach, większość mówi, że wie, co to są fundusze inwestycyjne. Natomiast jeżeli chodzi już o taką deklaratywność, kto korzysta, inwestuje w fundusze inwestycyjne, to jest niecałe 10%. W przeciwieństwie do kryptowalut, które mają się bardzo dobrze w tym rankingu i wypadają tak. 27%, niestety, ubolewam. Kontrakty CFD były chyba nawet wyżej od funduszy inwestycyjnych, tak? Więc, bo to szybko rośnie. Ja polecam fundusze inwestycyjne. Ja też osobiście, i tutaj jest moja osobista, to nie jest, broń Boże, doradztwo inwestycyjne, bo tutaj nie mogę państwu doradzać inwestycyjnie ze względów prawnych i mifidowych, natomiast szukajmy też okazji. I mieliśmy ostatnio na rynku... Teraz mamy taką okazję na giełdach, może nie mówmy o tym za dużo, tak? Ale mieliśmy w Polsce codziennie lepsza okazję, codziennie lepsza Allegro, okazja. Więc myślę, że ci, którzy zaryzykowali, oczywiście trzeba mieć wiedzę, doświadczenie w tym zakresie, ale ci, którzy zaryzykowali, myślę, że dzisiaj są bardzo zadowoleni. Nie wiem, jak w tym momencie, ale wczoraj to byli już mniej zadowoleni, bo spadało. Okej, okay. Jeszcze od państwa komentarze. Danuta pisze, dzień dobry, wydaje mi się, że pierwszym celem jest osiągnięcie poczucia bezpieczeństwa. Powyżej bezpiecznej kwoty powstają inne cele. Człowiek bezpieczny przechodzi do wyższych stopni piramidy Maslowa. Piotr pisze, komentarz, 20% z każdej zarobionej kwoty po podatku trafia w oszczędności. Codziennie płacę sobie 5 zł. W mojej opinii trzeba to robić samemu. Nie opierać się na automatach. Serdecznie pozdrawiam, pisze Piotr. Łukasz do Maćka. Panie Maćku, może jakieś lifehacki na wydawanie? To nie ten adres. No właśnie. Nie, ja nie mam jeden. Mam jeden, tak? Przepraszam. Tak? Tak. Jak kupujesz coś bardzo, znaczy nie kupuj czegoś bardzo nowego, tylko kup sobie coś, generacja najnowsza minus dwa poziomy. Wtedy to jest jeszcze w miarę dobre, ale już jest tańsze. To się czasami sprawdza, że te najwyższe modele są taką choinką, gdzie tam jest nawsadzane tak po to... Tam jest marketing tylko. Tam jest marketing. Nadal nie będziemy sięgać do tematów telefonów znanej marki, bo to nie to miejsce. Pani Julio, wracamy teraz, za chwilę wrócimy do państwa pytań, komentarzy, prosimy. Wspominała pani kilkukrotnie o tym poczuciu niezadowolenia, czy w jakimś takim problemie, że jesteśmy w złym nastroju, albo generalnie, no dobrze, jesteśmy, podobno nacją nie jesteśmy zbyt wesołą. Okej, czy to może mieć wpływ na nasz stosunek do oszczędzania, który się poprawia generalnie, ale generalnie no, dużo jeszcze jest do zrobienia. Czy to może tak działać, że dlatego, że często jesteśmy sfrustrowani, albo dlatego, że niektórzy są sfrustrowani, to wtedy trudniej im oszczędzać, bo muszą sobie tam wyrzut endorfin za pomocą zakupów po prostu zrobić? No niestety to jest bardzo powszechne. I nie chodzi o to, że jesteśmy depresyjnym narodem, chociaż to rzeczywiście trochę ma wpływ na to, ale nie mamy innych strategii często. Nie jesteśmy bardzo ufnym narodem, więc wtedy, kiedy Latynosi idą się spotkać ze swoją rodziną, z innymi, nie wiem, tańczą, mają w sobie więcej radości i oni mają więcej możliwości na te endorfiny. My po prostu z tego lenistwa wchodzimy do internetu i coś sobie kupujemy.
I to jest też bardzo ludzkie. My potrzebujemy tych endorfin, tylko że strategia jest może nie najlepsza i kosztowna. Można to, znaczy ja to przerobiłam na coś, co mój mąż nazywa bulimią zakupową, czyli bulimią modową. Więc kiedy jeszcze miałam taki okres, że dużo kupowałam takich modowych rzeczy, 99% z tego później zwracałam. Bo jak to przychodziło, myślałam sobie, no rzeczywiście to nie jest tego warte, tych moich godzin pracy, to nie jest takie fajne. Poprawiłam to sobie w czasie zakupu, później to przyszło, już tego nie potrzebuję i z radością to oddawałam. Bo prawda jest taka, że nam sprawia przyjemność sam ten proces kupowania, bardziej nawet niż posiadanie tego. Więc jeżeli już kupiliśmy przyszło, to równie dobrze możemy to zwrócić. To ciekawe. Co sądzicie o takim lifehacku? No oczywiście tutaj odnosimy się w nazwie tego lifehacka do strasznej dolegliwości, strasznej choroby de facto, ale muszę przyznać, że samo określenie jest atrakcyjne. Poprawne, tak? Prawda? Ostatni raz wypowiem to sformułowanie bulimia zakupowa. Kupiłeś, zwróć. Przepraszam Państwa, już tak, nie wracajmy do tej nazwy. Maciek, co sądzisz? Bo to może być metoda? Nie, no to oznacza, że musimy sobie wynająć człowieka, który będzie schodził na pocztę i te rzeczy zwracał, tak? No bo takie możliwości, wiesz, paczkomat przy domu. Na szczęście domu. Teraz większość ma już za darmo zwroty i przyjeżdżają po ciebie, więc nie jesteś fanem. Nie kupujesz długo, więc nie wiesz po prostu. Nie, to ja jestem nie dzisiejszy. To ja w ogóle nie wiem, że takie coś istnieje. Moniko, to takie prywatne pytanie. Czy pani myśli, że to byłby niezły pomysł, żeby tak kupić, ale tylko po to, żeby przeżyć to doświadczenie, ale potem odzyskać pieniądze. Ja jestem nietypową kobietą, nie lubię kupować, więc trochę tutaj podzielam, co prawda nie z Poznania, ale podzielam tutaj zdanie Maciek. Ale Maciek się nauczył jednak trochę w tej Warszawie, tak? Przez lata, długo. 20 kilka lat, no długo trwało. To może służyć jednak radą. Przez 10 lat miałem Excela z wydatkami, więc nie było łatwo. To jak to było? O właśnie, opowiedz nam swoją historię. Taka terapia, tak? Taka terapia, tak. Nie, no ja odkąd zacząłem zarabiać pieniądze, no jeszcze wtedy, to było 100 lat temu, więc jeszcze wtedy nie było tych wszystkich aplikacji do kontrolowania. Jeszcze wtedy zarabiałem mało. To swoją drogą, tak. A poza tym nie było tych wszystkich aplikacji do kontrolowania wydatków i tych wszystkich systemów, tych takich tam budżetów w systemach bankowych. Więc ja po prostu miałem Excela, do którego sobie wpisywałem wszystkie wydatki i w 4 czy 5 kategoriach. Spożywcze, odzież, zdrowie, transport, jeszcze tam jakieś było. Przyjemności, piąta, tak. No i miałem miesiąc po miesiącu mniej więcej wykaz, na co wydałem pieniądze w tych 5 kategoriach. I jak miałem problem finansowy, to sobie się cofałem od 1 tam do 12 miesięcy wstecz i patrzyłem, co się działo w tych kategoriach. I mniej więcej mi wychodziło, gdzie mógłbym zaoszczędzić, no bo tam, gdzie mi urosło, tam przeważnie jestem w stanie ściąć. I ewentualnie skąd się mój problem finansowy mógł brać. No nie sądzę, żeby dużo z naszych widzów takiego Excela miało, bo byłeś, to jest perwersja. Byłeś po prostu sknerą. Tak, byłeś sknerą. Pani Julio, jak żyć, będąc sknerą, ale nie być przykrym dla otoczenia? Lifehack na to, jak żyć, mając coś takiego... Będąc samcikiem. Jak żyć, będąc samcikiem? Czy da się... Bo rozumiem, że... Nie... Słucham? Samotnie, żeby innym nie przeszkadzać. Bo to jest naprawdę bardzo przykre. No moja żona też tak mówi. No, bo jednak trzeba w sobie mieć trochę mądrości, żeby też cieszyć się życie, więc to rzeczywiście jest dosyć przykre. Natomiast to też ważny lifehack. Nie, ale to jest poważne pytanie z mojej strony. Poważne pytanie z mojej strony, bo być może trzeba się nauczyć. Właśnie być może to jest pułapka dla wielu osób, które uważają, że to, że nie będę sknerą, nie chcę być sknerą, że trzeba jakoś oddzielić te aspekty życia. No więc chciałabym powiedzieć, tak, co można zrobić. Ponieważ rzeczywiście, kiedy... Są osoby, które przychodzą tu naturalnie, bo są naturalnymi sknerami i jest im trudno wydawać, więc mają szczęście. A może nie ich żony, ale oni mają. Więc to, co jest ważne, jeżeli chcemy coś oszczędzić, to tak naprawdę pomyślenie sobie, że ile ja mogę zarobić dodatkowo, a nie ile mam sobie uciąć. Bo można pomyśleć oczywiście, że tam na skarpetki wydałam trochę więcej, więc będę sobie kupowała mniej skarpetek teraz lub jedno awokado mniej. I to wtedy troszkę boli, bo bardzo chcesz. Natomiast jeżeli pomyślisz, jak mogę zarobić 100 zł miesięcznie więcej, no to już możesz znaleźć na to sposoby. Więc wydaje się, że można w takiej sytuacji również zastanowić się bardziej nie jak mam zaoszczędzić, gdzie mam odciąć, czyli zabrać sobie, ale jak mogę dodatkowo przynieść te pieniądze do mojego domu, do mojego budżetu?
A mi chodzi tylko o to, jak na przykład pokazywać się światu od tej takiej lepszej strony. Maciek zawsze był fajnym gościem, ale od takiej dobrej strony. Nie chciałam odpowiedzieć na to. No, chciała pani uniknąć. Czy da się oddzielić? Czy można być takim dr Jekyll, Mr. Hyde w aspekcie oszczędzania? Jestem po prostu naprawdę fajnym, kontaktowym człowiekiem, ale mam tego Excela i po prostu siadam, mam żelazną zasadę, że siadam i wpisuję te wydatki. No, jeżeli jest ktoś, komu to odpowiada i ktoś widzi w tym wartość, ma takich przyjaciół, którzy uważają, że to jest takie super i też mają takie kwadratowe, excelowe głowy, no to bardzo mają dużo do niego szacunku, podziwu i lubią to. Ale jeżeli są osoby o osobowości bardziej latynowskie i poczucie mają fantazję, tak? Ale fantazję, to dla nich to jest uciążliwe, więc po prostu odwrócę pytanie. Odwrócę pytanie. Jak człowiek z taką fantazją ma się okiełznać i zacząć oszczędzać? Jeszcze raz, pani Julia. Aplikacja do skanowania paragonów. O, proszę, Maciek. Aplikacje są do skanowania paragonów, wszystko wpada do smartfona, na jeden klik jest dostępne. A wiesz, jak tam poganiają przy tych kasach? Leci to wszystko? Nie, no to biorę paragon i potem go sobie skanuję. Nie muszę przy kasie. Czyli wracamy do lifehacków. Aplikacja do skanowania paragonów. Dobrze, to oczywiście rozmawiamy wielowątkowo, bo są też pytania od państwa. Za chwilę wrócę do tych pytań, do tych komentarzy. Podsumujmy na tym etapie, jakie mieliśmy te pomysły. No taki dla wielu oczywisty, czyli automat. Tak? Automat w banku, zaokrąglanie końcówek. Pani Julia przekonuje, róbcie to sami. Tak? Świadomie lub nieświadomie, ale Świadomie lub nieświadomie. Pani Julia przekonuje, zróbcie to świadomie. Maciej Samcik mówi... Świadomie. Na początku niekoniecznie, potem tak. Jak się urodzi? Pani Moniko, świadomie czy raczej... Że wtedy buduje się, jeżeli na początku nieświadomie, wtedy się nie buduje nawyk. A naszym celem jest zbudowanie nawyku, okay, tak, żeby to było stylem życia. Rozumiem, ale też dla kogoś może być celem po prostu zgromadzenie jakichś oszczędności. Więc tutaj pytanie, jaki chcecie, co chcecie osiągnąć? Chcecie zdobyć nawyk, to róbcie to raczej samodzielnie. Ale skończy się Excelem wtedy. Sorry. Albo coś aplikacją, za coś. Albo aplikacją. Nie strasz tym Excelem, pani Moniko. Ale narzędzia są po to, żeby z nich korzystać, więc ja też zakładam, że dzisiaj funkcjonujemy ze smartfonem, tabletem, komputerem, sprawdzamy różnego rodzaju informacje w internecie. Narzędzia są po to, żeby nam służyły, żeby dawały wartość dodaną, więc ja wychodzę z założenia, że z jednej strony to jest świadomość, przede wszystkim świadomość, odpowiednie zaplanowanie sobie i takie czasami jeden na jeden ze sobą i ze swoimi finansami, żeby przejrzeć, ile mam tych finansów, do czego dążę, ale narzędzia są po to, żeby nas wspierać. Kolejna sprawa, czyli zakupy jako łatka na nieszczęśliwą duszę, tak? Na brak dobrego samopoczucia. Jak sobie z tym poradzić? Czy sobie z tym można jakoś radzić? Znaleźć sobie inny sposób? Nie wiem, no bo faktycznie to może tak działać. Powiem szczerze, że to rozmawialiśmy z panią Julią, czy ja rozmawiałem z panią Julią wcześniej i powiedziała o tym i stwierdziłem, że faktycznie to może być ciekawy aspekt taki psychologiczny, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. I co z tym zrobić? Trzeba mieć bardzo dużą świadomość, że mamy taki mechanizm. I to jest, i jeżeli mamy tego świadomość, to wtedy możemy się zatrzymać i mówić, że tak naprawdę ja nie potrzebuję tej sukienki, tego iPhone'a, ja potrzebuję tego, żeby... Ja potrzebuję żeby może było, psychoterapeuty, mówię serio, tak? Ja może potrzebuję naprawdę, zająć się sobą, tak? Tak, a nie... Tak. Potrzebuję może tak naprawdę czasami, jakby teraz w pandemii to, co jest niebezpieczne, że wzrasta niebywały, mamy teraz wzrost depresji i nerwicy, dlatego że jesteśmy samotni, brakuje nam kontaktu, a my jesteśmy osobami społecznymi, potrzebujemy innych ludzi, potrzebujemy, nie wiem, nawet zwyczajnego nie wiem, dotyku, tego, że ktoś ci nie wiem, uściska dłoń, a tego często nie mamy, bo mamy cały czas home office i jesteśmy samotni. Więc uwaga, nie kompensować sobie tego kiepskimi zakupami. Dokładnie. Kolejny pomysł to zakupy i zwrot zakupów, tylko po to, żeby przeżyć ten zakupowy experience, mieć to doświadczenie. Maciek nie był fanem tego rozwiązania. Pani Julia to stosowała w pewnym w okresie, jak sama powiedziała. Tak, oszczędzanie, początek oszczędzania wiele osób może boleć, to Maciek mówiłeś o tym, no więc jak sobie z tym bólem poradzić? Kto ma pomysł? Jak sobie z tym bólem poradzić na początku? No chować go przed sobą. No, ja bym go chował przyczynę tego bólu przed sobą. No. Czyli krótko mówiąc, pierwszego dnia po tym, jak przychodzi pensja, 10% na konto oszczędnościowe. To wracamy do punktu wyjścia. Automat, ale nie chować. Mieć świadomość tego, ile, jak często, regularnie. I z tego wszystkiego będziemy mieli pewną taką, pewien nawyk, który w sobie... I prowizja dla siebie. I prowizja dla siebie. To znaczy, jeśli zarabiam jakieś pieniądze ekstra, no to powinienem z tego nie tylko, że je wydam na nie wiadomo co, tylko też z tego powinny rosnąć oszczędności, bo to jest de facto nagroda za to, że
że wykonałem dobrze swoją pracę. Pani Julio, jak sobie poradzisz z tym bólem początku? No ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że należy to chować. Ja zgadzam się całkowicie z strategią, że 10-20%... Ale jak poradzić sobie... Dobrze, ale to będzie bolało. Jeżeli ktoś ma ten ból, to co? To co ma zrobić? Znaczy, po pierwsze, trzeba jako osoby dorosłe musimy się nauczyć żyć z tym, że czasami mamy w życiu bolesne sytuacje. Nie wszystko to jest lody waniliowe. No, czasami różne rzeczy bolą, trudno. Więc możemy to zredukować tak, że mamy pewien bardzo konkretny cel, czyli wiemy, na co oszczędzamy. Możemy to zredukować tak, że cały czas obserwujemy, czyli świadomie to robimy. Mamy poczucie dumy, że mimo tego, że nam jest trudno, to zrobiliśmy, osiągnęliśmy pewien cel. Możemy również to mówić, że po osiągnięciu pewnej kwoty lub jakiegoś czasu, czyli po 3 miesiącach oszczędzania, nagradzamy się za to, że nam się to udało. Nie oczywiście wydając połowę, ale umawiając się na jakąś drobną rzecz, która nam sprawia przyjemność, ale tego nie robimy, nie wiem, masaż, spa, cokolwiek. Takie bardzo, przepraszam, kobiety takie przykłady, ale jakoś nie przyszło mi do głowy nic męskiego. Dlaczego? Więc, ale to też jest, może być męskie. Samochód, masaż, spa. Absolutnie, no właśnie, samochód nie możemy się umówić. Musi to być drobna, mała rzecz, którą lubimy robić. Mała cieszy. Mała cieszy. Super by było, tak. Gdyby ona w ogóle nie była związana z pieniędzmi. Czyli pozwalamy sobie na to, że całą noc oglądamy Netflixa. Za to, że siebie po prostu nagradzamy. Ale skasowałem, bo oszczędzam. Nie powinniśmy właśnie tego robić, bo jestem przeciwko temu, żebyśmy tak wszystko kasowali. Jeżeli brakuje nam na Netflixa, który kosztuje 39 zł miesięcznie. No, albo na inną platformę, Albo na inną platformę, oczywiście, albo na inną platformę, to powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób mamy zarobić więcej 39 zł miesięcznie, a nie sobie kasować tego Netflixa. Okej, bo rozumiem, bo popadniemy zupełnie bez rozrywek w głębszy, tak, gorszy stan emocjonalny. Zatem bo jakby pieniądze to nie wszystko też, tak? To mówię to teraz wbrew sobie całkiem, tak? Ale są takie wydatki, które podnoszą jakość życia, tak? Tak, nauczyłem się tego w Warszawie. Jeśli ja wydam pieniądze na coś, co dzięki temu będę szczęśliwszy, moja jakość życia się trwale poprawi. Że takim pomyślę, bo czasami pojawiają się tacy prorocy, którzy próbują przed ciebie naśladować, tak? I mówią, albo z tobą konkurować, i mówią, nie kupuj kawy na mieście. Rzeczywiście jest strasznie droga, to trochę kawy i trochę mleka, tak? Nie kupuj kawy na mieście, tak? I co sądzisz? No teraz nie, znaczy jeśli bym miał kupować tę kawę po to tylko, żeby ją wziąć i wypić, no to bez sensu, ale jeśli to jest kwestia... bo można usiąść i spędzać czas w tej kawiarni, tak? I wtedy to jest coś, co poprawia jakość życia, bo powoduje, że człowiek się mniej stresuje. Teraz pytanie, czy pijemy po to, żeby wydać 13 zł na coś, co jest warte 2,50? Tak, i wlać w siebie, tak? Czy też chcemy spędzić miło czas? No właśnie, następny lifehack tutaj, że to, co pokazują wszystkie badania psychologiczne, podwyższa się nam poziom endorfin i przyjemności życiowej, jeżeli robimy coś dla kogoś. Więc możemy tą kawę kupić dla kogoś innego, i będziemy mieli tak strasznie dużo szczęścia. Więc pan Maciek może też zacząć kupować jakieś rzeczy dla żony. I będzie miał sprawiedliwie radości. Może dla siebie nie ma, ale jest sprawie radość. Ona będzie tak szczęśliwa, tak szokowana, że on ale dla niej... Ma kupić żonę, bo ponieważ tak. Ale zaraz, pani Julio, Ale nie muszę wychodzić w tym celu z domu. Idzie Maciek Samcik z żoną kawiarni, kupuje jej kawę, sam siedzi i patrzy, tak? Bo może jeden wystarczy. Nie. Dwie słomki. Kawa i dwie. Jestem oszczędny, ale nie jestem masochistą. Bez zasady. Czyli żeby oszczędzać, nie trzeba być masochistą, tak? Nie trzeba. Nawet jest to niewskazane. Dobrze. Pani Julio, proszę powtórzyć ostatnie dwa zdania, bo nam się zrobiło. Można kupić zupełnie opcję o sobie, czyli jeżeli widzimy komuś, kogo nie wiem, studentkę, której ewidentnie nie jesteś, to kupmy, nie wiem, ciastko do tej kawy i to nam powinno, zgodnie ze wszystkimi teoriami psychologicznymi, natychmiast podwyższyć też nasz poziom szczęśliwości, bo pomagajmy... To jest przy okazji lifehack na podrywanie. No właśnie, ale uwaga, nie w tych czasach, Maciek, uwaga, bo wiesz co, ja tu się obawiam, że to mogło być potraktowane dwuznacznie, takie, a nie inne czasy, ostrożnie, z tym kupowaniem kawy studentce albo studentowi. Okay. Studentowi, a może można bezdomnemu kupić. No, to bezpiecznie. Znaczy za te pieniądze to pewnie też więcej innych produktów żywnościowych można by było kupić, a nie kawę horrendalnie drogą. Okej, dużo tego już się nazbierało. A jeszcze jest taka rzecz, o której Maciek jakoś nie możesz sam z siebie powiedzieć. Ja wiem, że jest. Że chcę, tak? Że ja wiem, że chcesz, bo mi już powiedziałeś. Nie wiem, czy to było w tym filmie zapowiedziałem, ale jak zacząć? Bo ten początek już mówiliśmy parę razy, że może być trudny. I Maciek powiedział mi, można zacząć od wydatków na jedzenie. Bo zawsze tego jedzenia się trochę marnuje i jak się uporządkuje ten obszar,
to te 20% to każdy jest w stanie. No tak, no to jest taki prosty life hack dla kogoś, kto nigdy nic nie oszczędzał i zawsze uważa, że jakby no, nie ma pieniędzy, bo po prostu wszystko musi wydać i nie może być inaczej, tak? No to tu jest taki najprostszy potencjał, no bo każdy z nas marnuje te 15-20% właśnie, to, bo to jest pieniędzy na wydatkach jedzeniowych. Czyli to jeśli ktoś nie kontroluje tego, co ma w lodówce, to na pewno raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie robi porządek w tej lodówce i wyrzuca tam rzeczy o wartości kilkudziesięciu albo kilkuset złotych, które mu się zmarnowały. A zwłaszcza, że teraz są te reklamy sklepów, tak, kup więcej, tak, zrób na zapas, kup w piątek, zrób na niedzielę zakupy, tak, więc kupujemy więcej, kupujemy w pakietach i nam się to marnuje, więc to jest potencjał na 15% oszczędności na zakupach jedzeniowych. Jeszcze o abonamentach bym powiedział, ale to nie wiem, może za chwilę. To, tak, za chwilę jeszcze coś bardzo ciekawego, a teraz pytanie od Państwa. Tomasz pyta, zapisywanie wydatków to dobra metoda? Zapisywanie wydatków. No taka, no dla mnie bomba. Ale, no bomba. No. Ale słuchajcie, po co je zapisywać? No nie, pytanie, jak je zapisujemy? Nie. Technologia... Żeby wiedzieć, jasne, ale dzisiaj technologia, dostęp do konta pozwala nam w bardzo szybki sposób, wręcz w sekundę, zobaczyć, na co wydaliśmy. Okej, a pani Julia, a może jednak zapisywanie, czynność, którą wykonujemy, że robimy to fizycznie długopisem, ołówkiem, poza tymi wszystkimi, może to ma psychologicznie jakieś znaczenie? To ma psychologiczne uzasadnienie. To trzeba bardzo jasno sobie powiedzieć, że ludzie są różni. Są ludzie, dla których technologie są super i powinni z tego korzystać, ale to nieprawda, że to jest dobre dla każdego. Ja na przykład większość moich artykułów najpierw piszę ręcznie, to nie jest tak, że nie umiem posługiwać się komputerem, ale badania pokazują, że zupełnie inne części mózgu są uruchamiane wtedy, kiedy fizycznie coś piszemy. I to jest bardzo ważne, na przykład przy nauce używania. To nie wyklucza używania. Chodzi o to, żebyśmy dobrali do siebie taką metodę, która dobra jest dla nas. Jak zmusić, banki, by więcej płaciły nam za oszczędności na lokatach i kontach oszczędnościowych? No, jak zmusić tych, którzy decydują o stopach procentowych? Trzeba pójść do prezesa NBP i powiedzieć mu, żeby już nie robił takich rzeczy, jakie robi, czy nie obniżał stóp za bardzo procentowych. To już bardzo ma gdzie, chyba że na minus. No ale nie, no, ale moim zdaniem przeholował po prostu. Może to jest temat na inną rozmowę, zrobił raczej krzywdę niż pomógł. Czyli tak, mamy stopy procentowe centralne poniżej inflacji, więc tutaj bez stóp procentowych to się nic nie da zrobić i raczej banki same z siebie nie zrobią lokaty na 3,5%, jak stopa jest 0,01%. Chyba, żeby mogły udzielać kredytów na 150%, wtedy by zrobiły tak. No tak, ale to trzeba by było... Ale z kolei jest ustawa antyinflacyjna, więc nie mogą. Czy dzisiaj warto oszczędzać w złotych, gdy inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w krajach OECD, a NBP robi wszystko, co może, by osłabić walutę? Taki nam się robi klimat makroekonomiczny wręcz. Ja tam mam miks walut, znaczy ja mam w swoim portfelu inwestycji, oczywiście dużą część mam inwestycji w złotych, ale na przykład część funduszy inwestycyjnych mam denominowane w dolarach i trochę w euro. I malutko we frankach szwajcarskich. Są też takie pytania, jak czy warto inwestować w spółki covidowe. Proszę Państwa, nie ten panel, ale zapraszamy. Będzie o wizjach giełdowych też w trakcie tej konferencji. A poza tym w przerwie będziemy rozmawiać, dla tych, którzy akurat nie muszą chodzić daleko na kawę, to my w przerwie z Rafałem Bogusławem będziemy sobie jeszcze rozmawiać o sytuacji takiej po prostu inwestycyjnej, rynkowej i to będzie też widać. Czy można stracić wszystko, co zainwestujemy? Maciek? Pewnie, że można. Jak się nie podzieli swoich pieniędzy na kilka rzeczy i się wejdzie w coś, co ma potencjał, żeby stracić 100%, to oczywiście, że tak. Cała sztuka polega na tym, żeby taką sytuację wykluczyć. Z definicji. Ale jakbyśmy, no dobrze, ale akcje nigdy nie spadają do zera. Nie, akcje nie, no, ale jakbym kupił kryptowalutę, no to tam nie ma żadnej wartości, to nie zatrudnia pracowników, nie płaci dywidendy, nie osiąga przychodów. No to jest równie tak, jak w kryptowalutę mogę inwestować albo w znaczki pocztowe, tak? Może być coś warte, a może nie być nic warte. Czy możemy zaufać rządzącym obecnym i przyszłym, że nie zabiorą naszych oszczędności z PPK, IKE, IKZE w taki sposób, jak już to zrobili z OFE? Inny też wątek, nie ten temat, ale... Ale nie muszą. Ale... Po co mieliby to robić? Wystarczy, że dodrukują pieniądze, żeby te, które już są, nie miały wartości. Tak. Nie trzeba nic nikomu zabierać. Okej, porozmawiamy o tych rzeczach, może kiedyś umówimy się na taką rozmowę już niezależnie od naszych lifehacków oszczędnościowych. Drodzy Państwo, no zebraliśmy trochę tych pomysłów. Nie jest to takie straszne, jak się okazuje. Oczywiście łatwo o tym mówić, zwłaszcza jak się już nie będę po raz kolejny wspominał regionów Polski, tak?
No i cóż, dziękuję pięknie za to spotkanie. Patrzę jeszcze, czy ktoś do nas coś takiego oszczędnościowego napisał. Chyba już wszystkie te pytania się pojawiły. Państwo sami muszą rozstrzygnąć, czy jednak automat, czy jednak świadomość. Tutaj mamy pewien spór, ale ja myślę, że można próbować i jednej, i drugiej metody. Ważne, żeby to rzeczywiście robić, po to, żeby zostało coś na inwestowanie, bo o inwestowaniu będziemy mówić w trakcie tej konferencji za chwilę, już za kilka minut, za minut jakieś 12, a może 18 mniej więcej, będzie rozmowa o tym, jak inwestować bezpiecznie, takie BHP inwestycyjne. A jeszcze po drodze przyjrzymy się bardzo znanemu i cóż, przez niektórych krytykowanemu, przez niektórych komentowanemu entuzjastycznie programowi na to, jak automatycznie oszczędzać, bo taki program w Polsce jest wdrażany już od wielu miesięcy. Julia Izmałkowa, psycholog, założycielka Izmałkowa Agencja Badawcza. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy Mazury. Dziękuję pięknie, dziękuję. I zazdrościmy tego otoczenia. Chociaż nasze na Białołęce też jest niczego sobie. Też mamy zielono. Tak, mamy zielono. Monika Szlosek, Santander Bank, dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. Dzięki, dobrego dnia. Dziękujemy, zostańcie z nami. Za chwilę kolejne bardzo ciekawe tematy na forum inwestycji osobistych.